Jaya Charyadeva, Jaya Śla Prabhupada. Jest to 15. płyta, 71. ścieżka. The following is a class. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 15, tekst 44, dany przez Jego boską miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 22 grudnia 1973 roku w Los Angeles. Pradyumna, tłumaczenie. I następnie on ruszył na północ, podążając ścieżką przyjętą przez swoich przodków i wielkie osobistości, i zaangażował się kompletnie w myślach o najwyższej osobie Boga. I on żył w ten sposób, gdziekolwiek się udawał. Udiching Prabhuesha. So, one who goes to the north. Ktoś, kto udaje się na północną stronę, to jest zrozumiałe, że on nigdy nie wraca. Północna strona to jest Arktyka, zakryta śniegiem. To było znane w dniach Bhagavata. Nie tylko za czasów Bhagavata. Około tysiące lat temu również jest książka Kalidasa, Kumara Sambhava, narodziny Kartikei. Więc w tej książce początkiem jest Asti Uttarashandisi Himalaya Nama Nagadhiraj. Uttarashandisi, the northern side. Na północnej stronie there is mountain, jest góra, which is covered, która jest zakryta śniegiem. Himalaya. Him means ice. Him znaczy śnieg. Hima. Na północnej stronie jest wzgórze czy góra, która jest zawsze zakryta śniegiem. Chociaż w chwili obecnej Himalaya jest jedna góra, jest również nazywana Himalaya, Mount Everest. Ale ja myślę, to tak dotyczyło tego arktycznego rejonu. Ponieważ jest powiedziane, że dotykając obydwie strony wody, asti uttarashandisi himalaya nama nagadhiraja toyonidhi abogadja toyonidhi toyonidhi. Oznacza oceany. Z dwóch stron oceany. Ocean Pacyfik i Ocean Atlantycki. Dotykają. Więc ten rejon arktyczny był tak opisany w wielu książkach, literaturze wedyjskiej. To nie jest tak, że to było nieznane. Wszystko było znane. Współczesni historycy, oni mówią coś takiego. Oni mówią, Bhagavata była napisana około 1500 lat temu. Nie. 5000 lat temu. Oni wszystko biorą w te czasy chrześcijańskie. A przed tym tam nie było historii, zgodnie z nimi. A to nie jest prawda. Tak czy inaczej, Maharaj Yudhishthir udał się na północną stronę. Gatapurvang Mahatmavi.
Jego dziadkowie również byli mahatmami. Dawniej królowie nie byli, jak chciałem powiedzieć, takimi pijakami. Wszyscy byli rishi. Tak dobrze jak wielkie święte osoby, rajarsi. Dlatego Bhagavad Gita była nauczana do świętych królów. Współcześni ludzie mówią, dlaczego ten ruch nie jest wśród takiej ubogiej klasy osób. Oni nie wiedzą, kto jest ubogi. Każdy, kto jest biedny w zrozumieniu duchowym, on jest biedny. Dzięki bogactwu materialnego ktoś nie staje się bogaty, on jest zwierzęciem. Przez materialne bogactwo ktoś może być wypolerowanym zwierzęciem, ale on jest zwierzęciem. Ktoś, kto jest duchowo zaawansowany, on jest naprawdę w wiedzy. Ponieważ podstawową zasadą jest duch. Bez wiedzy duchowej, cokolwiek, jakakolwiek tak zwana wiedza, postęp wiedzy, jest tylko złym rzeczą. Tak jak jeśli obliczasz jakąś matematycznie jakąś sumę, jeśli popełnisz jakiś błąd, cała rzecz jest stracona. Ty robisz postęp, ale prawdziwy błąd tam był i ty nigdy go nie poprawiłeś. I ten wynik nigdy nie będzie dobry. Prawdziwy błąd oni popełnili. To ciało przyjęli jako jaźń. To jest podstawowy błąd całego wykształcenia. Każdy, kto przyjął to ciało za siebie jako jaźń, to jest worek trzech elementów. Na tej podstawie Svadhi znaczy myślenie, moi własni ludzie. Kalatra znaczy żona, a poprzez żonę dzieci, wtedy inne związki. Svadhi kalatra adishu bhoumajjadhi and ziemia, na której ktoś się narodził, ona jest taka szacowna. Dzisiaj nacjonalizm. Nacjonalizm znaczy ziemia. Na tak wiele sposobów cała podstawowa zasada wykształcenia jest zła, mylna. Dlatego takie osoby, które czynią tak zwany postęp na podstawowej zasadzie błędu, oni jedynie zostają pokonani, ponieważ podstawowa zasada jest zła. Atmatattvam, duch, duchowa wiedza. Ktoś, kto nie ma, cokolwiek oni robią w imię postępu, oni wszyscy będą tak pokonani. To nigdy nie będzie sukcesem, to wszystko. Oni nigdy nie będą szczęśliwi. Nie będzie spokoju i takiego pomyślności w świecie, ponieważ podstawowa zasada jest zła. Tutaj jest powiedziane, my musimy podążać za wielkimi osobistościami w celu uczynienia postępu wiedzy. Faktycznie my to robimy. My przyjmujemy autorytet, idziemy do szkoły, koledżu, uczymy się czegoś od nauczyciela, profesora.
Ale na nieszczęście nauczyciele, profesorzy są wszyscy dreniami. Dlatego nie otrzymujemy właściwego wykształcenia. Zły kierunek. Oni zmieniają. Zmiana nie jest wiedzą. To nie jest wiedza. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy o jakichś teozofistach. On zmienia swój punkt widzenia. Dawniej to było właściwe. Teraz to jest złe. To nie jest wiedza. Wiedza oznacza, co ty przyjmujesz jako właściwe. To musi być przyjęte trwale, że to jest właściwie. To jest wiedza. To jest wiedza. Tak, nasza zasada. Krishna mówi, że jestem najwyższym 5000 lat temu. Arjuna, który słyszał od Kryszny, on również powiedział, on przyjął. Ja mówiłem 5000 lat temu. Inaczej? Tak trwale, wiecznie. Dawno, dawno temu. Przed wypowiedzeniem do Arjuny ta Bhagavad Gita była wypowiedziana do Boga Słońca 40 milionów lat temu. Ta sama zasada. W Bhagavad Gicie ja mówię Tobie tą samą zasadę. Nie tak, że 40 milionów lat minęło, więc rzeczy się zmieniły. Nie. Nic się nie zmieniło. Słońce 40 milionów lat temu zwykło wstawać, zwykło wschodzić po wschodzie. 40 czy tryliony lat. Nadal ono wschodzi ze wschodu. Czy możesz zrobić jakąś nową rzecz? Niech słońce wschodzi od zachodu. Nie, to nie jest możliwe. Wiedza oznacza bez żadnego błędu. Cokolwiek bez żadnego błędu, to jest zawsze właściwe. A cokolwiek oparte na błędnej idei, to się zmieni. Ty będziesz musiał poprawiać błędy. Tak zwani współcześni naukowcy, oni jedynie poprawiają swoje błędy. Dlatego oni posiadają prawdziwej wiedzy. Nikt nie może mieć prawdziwej wiedzy, ponieważ jesteśmy niedoskonali. Nasze zmysły są niedoskonałe. To jest nasz defekt w uwarunkowanym życiu. Mamy cztery takie niedociągnięcia. Popełniamy błędy. Stajemy się w iluzji. Nasze zmysły są niedoskonałe i oszukujemy. Ponieważ nasza wiedza jest niedoskonała i nadal my przyjmujemy pozycję nauczyciela. Dlatego jesteśmy oszustami. Nie nauczycielem, ale oszustem. Nauczyciele społeczni dzisiaj są oszustami społecznymi, oszustami społeczeństwa. I ten współczesny świat jest społeczeństwem oszustów i oszukiwanych. To wszystko. Ktoś jest oszukiwany, a ktoś oszukuje. To tak się dzieje. A jak możemy być nieoszukani? To jest. Ty musisz podążać za poprzednimi wielkimi acharyami. Tak Kryszna jest przyjęty. Kryszna powiedział, on jest najwyższą osobą Boga. Arjuna przyjął. Tak. Po wysłuchaniu od niego. I później i za Arjuną sukcesja uczniów. Pan Chaitanya przyjął. Wszyscy acharyowie. Oni przyjęli Krysznę, najwyższą osobę Boga. Pisma mówią.
Dlatego musimy podążać za tymi Mahajanami, inaczej nie możemy otrzymać właściwej wiedzy. Musimy podążać za wielkimi autorytetami. Kim są te autorytety? Oni są wymienieni w pismach. Shambhu, Narada, Shambhu, Kumaro, Kabilo, Mano, Prahlada, Jaraka, Bhishma, Bali, Vaiyasaki, Vayam. Everything is there. Wszystko tam jest, w pismach. So, Yudhishthir Maharaja, Yudhishthir Maharaja przestrzegał zasad, tak jak to było ustalone przez poprzednich Mahatmi, wielkie osobistości, nie tylko w jego rodzinie, ale również gdzie indziej, ponieważ wiedza, właściwa wiedza nie różni się. 2 plus 2 jest 4. To jest właściwe w Europie, w Ameryce, w Azji, u białych, u czarnych, wszędzie. To jest prawda, 2 plus 2. Ty nie możesz zrobić 2 plus 2 jest 5. To nie jest możliwe. To jest prawda. Taka jest zasada. Jeśli chcesz zatrzymać powtarzające się narodziny i śmierć, to jest nasz prawdziwy problem. Ale ludzie mają taki ubogi zasób wiedzy. Oni nie wiedzą, czym jest problem. Oni rozwiązują jakieś tymczasowe problemy. Nie ma paliwa, nie ma tego, nie ma tego. No dobrze, nawet jeśli jest paliwo, ale co z tobą? Czy będziesz żył tutaj wiecznie? To nie jest problem. Ja robię aranżację dla mojego zadowalania zmysłów, bardzo wspaniałą. Wieżowiec, bardzo wspaniały samochód, bardzo wspaniałe konto w banku, wszystko to w porządku. Ale czy będziesz żył tu wiecznie? Jaka jest odpowiedź, mój drogi naukowcu? Żadnej odpowiedzi. Zobaczcie. Budujesz dom z nadzieją, że będziesz tu żył. Ale jeśli jesteś poinformowany, o, jutro umrzesz, czy podejmiesz się tej odpowiedzialności budowania, wydawania milionów dolarów? O, ja umrę? Umrę? To jest naturalne. To jest naturalne. Więc przed uczynieniem wspaniałych aranżacji dla naszych warunków życia, przede wszystkim spraw ten warunek, upewnij się, że będziesz tu żył. Że będziesz żył tu wygodnie. Czy to jest zagwarantowane? Nie, to nie jest zagwarantowane. W jakiejkolwiek chwili będziesz wykopany. W jakiejkolwiek chwili. To jest prawdziwy problem. Przede wszystkim upewnij się, że nie będziesz wykopany. Tak, nawet jeśli wejdziemy do mieszkania, robimy tak wiele aranżacji, takie umowy z tym właścicielem tego lokalu. Te warunki. A jaka jest idea? Tak, żebym nie był wykopany, wyrzucony. Tak, żebym nie był wykopany jutro. Żeby pan może powiedzieć, wynoś się. To jest umowa, ty robisz. Dlatego, jaka jest umowa na twoje to życie? Dlatego prawdziwym problemem jest to, że my przychodzimy, przyjmujemy jeden rodzaj ciała, czy to w ludzkim społeczeństwie, czy zwierzęcym, czy w społeczeństwie roślin, czy w społeczeństwie psów, przyjmujemy jakieś ciało zgodnie z naszą karmą. Jest tak wielka różnorodność życia. Dlaczego jest tak wielka różnorodność? Jakie jest objaśnienie? Tak jak jest tak wielka różnorodność mieszkań,
Co to oznacza? Ty wchodzisz do jakiegoś mieszkania zgodnie z zapłatą, którą możesz dostarczyć. Dlatego jest tak wielka różnorodność mieszkań. To jest zwykłe takie zrozumienie. Inaczej wszystkie mieszkania będą takie same, tej samej wielkości, tej samej jakości. Nie. Są różni lokatorzy i płacą inaczej, dlatego są różne rodzaje mieszkań. Podobnie, to jest również mieszkanie. Dusza jest w tym mieszkaniu, ciele. Zgodnie z karmą, zgodnie z zapłatą, ktoś otrzymał ciało Amerykanina, afrykańskie, hinduskie, to ciało, tamte ciało, ciało psa, ciało kota, ciało drzewa. To jest karma. To jest karma. To jest nasz prawdziwy problem. I to ludzkie życie jest szczególnie przeznaczone, aby rozwiązać ten problem, a nie problem z paliwem. Oni o tym zapomnieli. Są takimi draniami. O prawdziwym problemie zapomnieli. Dlatego tutaj jest powiedziane. No abattati jatu gataha. Próbujemy polecieć na księżyc. Ale czy jest pewność, że ty tam nie umrzesz? Nie, nie. Zanim ja tam polecę, ja umrę. To jest szczęście. Nadal my tam polecimy. To jest ich propozycja. Czy polecisz na Księżyc, czy Słońce, czy na Wenus, tą planetę, gdziekolwiek w tym świecie materialnym. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Jest tak wiele planet. Najwyższą planetą jest Brahmaloka. Planeta Brahmy, gdzie żyje Pan Brahma. A znacie długość życia Brahmy. Nie możesz nawet oszacować jednego dnia 12 godzin. Nie możesz sobie wyobrazić. To jest 12 godzin Brahmy. To jest Brahmaloka. Nie możesz wyobrazić sobie, jaka jest długość życia tam. Ale nawet jeśli tam się udasz, problem. Śmierć tam będzie. Problem śmierci pójdzie z tobą. Problem, który jest tutaj, tak problem narodzin śmierci jest w społeczeństwie mrówek. Problem narodzin śmierci jest w społeczeństwie zwierząt. Problem narodzin śmierci jest w ludzkim społeczeństwie. Podobnie problem narodzin śmierci jest w społeczeństwie księżycowym, czy społeczeństwie słonecznym, czy w społeczeństwie Brahmaloki, gdziekolwiek w tym świecie materialnym. To jest prawdziwy problem. A jaka jest moja sytuacja? Moja sytuacja jest, że nie ma śmierci, nie ma narodzin. W Bhagavad Gita nauki. Krishna naucza, że dusza nigdy się nie rodzi, ani nie umiera. Wtedy czym jest ta śmierć? To nie jest śmierć, to jest zmiana ciała. Nawet jeśli przyjmiesz, że to jest unicestwienie, tak. Ale dusza pozostaje. Ludzie nie mają mózgu. Jaki jest mój problem? Jestem wieczny. Nie mam nic wspólnego z przyjmowaniem tak zwanych narodzin śmierci i chorób i starości. Ale jesteś umieszczony w tych warunkach. Ja muszę umrzeć, muszę się rodzić, muszę się zestarzeć, muszę przyjąć choroby. To jest nasze prawdziwe problemy.
Ale oni nie posiadają informacji, lekceważą to, ponieważ nie mogą zrobić żadnego rozwiązania. Oni myślą, to jest takie użyteczne, my musimy cierpieć. Tak jak zwierzę. Zwierzę, kiedy jest zabierane do rzeźni, ono wie, że ja nie mam żadnych środków, żeby się uwolnić, ja muszę cierpieć, żeby być zabitym. On nie ma możliwości uwolnienia. Ale w ludzkim społeczeństwie ten rodzaj ignorancji nie jest dobry. Podporządkowywać się prawom natury wbrew moim zasadom. Ja nie umieram. Prawo natury zmuszają mnie, abym umierał. Nie chcę się zestarzeć. Prawa natury zmuszają mnie, żebym został starcem. Tego można uniknąć. I aby ominąć ten problem, ta ludzka forma życia jest. Oni nie dbają o to. Oni myślą, awansują. Jaki postęp? Postęp znaczy to ciało. Teraz masz wspaniałe, piękne amerykańskie ciało, ale przez swoją pracę, jeśli przyjmiesz w następnym życiu ciało psa, wtedy jaka jest korzyść z twoich czynności? Ponieważ nie ma gwarancji, że znowu otrzymasz ciało Amerykanina. Nawet jeśli otrzymasz ciało Amerykanina znowu, ale nie ma gwarancji, że będziesz miał pozwolenia żyć. Jeśli otrzymasz ciało Amerykanina, krowy, ty pójdziesz do rzeźni. Nawet chociaż jesteś Amerykaninem. To jest ignorancja. Dlatego Yudhishthir Maharaja przyjął, aby przestrzegać, podążać śladami wielkich osobistości. To jest postęp. Inaczej, degradacja, degradacja. Teraz prawdziwe rozwiązanie jest, tutaj jest stwierdzone. To jest objaśnione w Bhagavad Gita również. Dhamma znaczy miejsce. Krishna jest właścicielem. On jest właścicielem wszystkich planet. Więc każde miejsce należy do Niego. Ale On ma najwyższe siedzibę, gdzie jeśli się udasz, nigdy nie wrócisz tu z powrotem. To jest Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Jeśli tam się udasz, wtedy nie przyjdziesz tu z powrotem. Jest tak wiele potwierdzeń w Bhagavad Gita, zapewniam. Mój drogi Kunteyo, Arjuno, jeśli ktoś wie, kim jestem, że jestem Krishną, moje narodziny czy Janma, narodziny Kryszny, on nie ma narodzin, ale mimo to tak zdaje się tak, jakby się rodził. Muszę zrozumieć bardzo łatwo. Tak jak każdego ranka słońce wschodzi. To nie jest tak, że nowe słońce pojawiło się. To jest to samo słońce, wczorajsze. To nie jest tak, że to wczoraj się tak skończyło. Słońce istniało na niebie, ale w różnych takich pozycjach tej planety ja widzę, że słońce teraz zaszło. Podobnie jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. Jeśli nie mamy narodzin i śmierci, jak Kryszna ma narodziny i śmierć? Dlatego jest powiedziane.
Chociaż on nie ma narodzin i śmierci, mimo to on pojawia się tak, jakby się rodził z łona Devaki. To jest tak, jak słońce wschodzi ze wschodniej strony. To nie znaczy, że wschodnia strona dała narodziny słońcu. Nie. Słońce jest bardzo wielkie. Większe niż wschodnia strona. Ale to wydaje się coś takiego. Dlatego Krishna mówi, ponieważ jest wielu teologów, oni mówią, dlaczego Bóg miałby się rodzić? To jest ich argument. Naszą odpowiedzią jest, dlaczego Bóg nie miałby się rodzić? Jeśli jest wszechpotężny, dlaczego umniejszasz jego moc, że on nie może się narodzić? On musi się narodzić, jeśli chce. Ishvara, najwyższa osoba Boga, pozostaje w sercu każdego. Dlatego wewnątrz serca każdego, jeśli z wewnątrz serca kogokolwiek, jeśli on wyjdzie, więc jaki jest problem dla niego, żeby wyjść z łona kogoś? Jaka jest różnica pomiędzy sercem i łonem? A Krishna wszedł do łona matki Maharaja Parikshita, aby uratować Maharaja Parikshita. Krishna może zrobić cokolwiek. Dlatego Kunti powiedziała, Krishna jest wewnątrz i na zewnątrz, a mimo to nie możemy go widzieć. Krishna jest wewnątrz i na zewnątrz na dwa sposoby, ale nie możemy widzieć ani wewnątrz, ani na zewnątrz. To jest nazywane Maya. To jest nazywane Maya. To jest problem, ale to nie jest problem dla Kryszny. To jest problem dla nas. Ponieważ jesteśmy bardzo nieznaczną cząstką iskrą Kryszny. Tak iskra ma skłonność do wygaszenia, jak jest poza ogniem. Podobnie, będąc oddzielonymi od Kryszny, będąc uwikłanymi w tą energię materialną, my zapomnieliśmy. Nasza duchowa cecha, cecha palenia, tak jak ogień, ognistości, to teraz jest wygaszone. To nie jest dokładnie wygaszone, prawie wygaszone. My zapomnieliśmy, ale to może być znowu doprowadzone do oryginalnego stanu przez dmuchanie. Tak mały, w małym ogniu jest takie iskierka. Ty możesz, jest żar, ty możesz dmuchać na to. I to stopniowo pojawi się wielki ogień. Ten ruch świadomości Kryszny jest dmuchaniem na tą duchową iskrę, aby weszła w pełną świadomość. Dmuchajcie w ten sposób. Jaya Śrila Prabhupada, tu jeszcze jest tekst. To są zasady i reguły. Uczestniczenie w tym wykładzie, słuchanie tego Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gity, 24 godziny, bądźcie zaangażowani. To jest prawdziwa czynność. Dhyayan, zawsze, stale. Hridi Brahma Param Dhyayan. Dhyayan znaczy medytowanie. To jest medytacja. I kim jest Param Brahman? Krishna. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam. To jest proces. Ty jedynie myśl o Krishnie 24 godziny. Dhyayan. To jest proces. My zaangażowani jesteśmy w czczenie bóstw Kryszny. My angażujemy się w intonowanie imienia Kryszny. My angażujemy się w czynności Kryszny, czy propagandę Kryszny. W ten sposób, jeśli jedynie myślisz o Krysznie 24 godziny, jeśli, jak chciałem powiedzieć, uczynisz swoje życie w tym nastroju o Krysznie, to jest świadomość Kryszny 24 godziny. Satatam smartavyo Vishnu. Proces jest jedynie myślenie o Krysznie. O Krysznie w różnych takich zaangażowaniach.
proces. Prawdziwy proces jest myśleć o Krysznie. Wtedy Hridi w sercu. Hridi Brahma Paramdhyaya Navarteta Yatogatah. Wtedy będziesz przeniesiony na Krishnalokę, ponieważ ty myślisz o Krysznie zawsze. Dlatego Tyaktva Deham Punarjan Maneti. Po porzuceniu tego ciała, ty nie będziesz musiał już więcej mieć materialnego ciała. Yatgatva na Nivartante. Ty dotrzesz natychmiast. Tyaktva Deham Punar Mam Eti. Natychmiast. Jak tam są różne siły, materialne siły, wtedy subtelniejsze niż materia, umysł, siła umysłu. Podobnie tam jest siła duchowa, siła umysłu. Wyznacie, siedzisz tutaj, natychmiast w sekundę ty możesz udać się tysiące mil stąd, natychmiast. To jest siła umysłu, a duchowa moc jest bardziej silniejsza niż siła umysłu. Tyaktva Deham, wkrótce jak ty porzucisz to ciało, natychmiast, w sekundę ty dotrzesz na Krishnalokę. To jest doskonałość. Doskonałość jest sugerowana tutaj. Param Brahma Dhyayam, Param Brahma Dhyayam Navarteta. Prawdziwe. Ty nie wrócisz z powrotem, aby przyjąć materialne ciało. Ty jesteś duchową iskrą. Znowu, ty jesteś w najwyższym duchu Satchit Ananda Vigraha. Ishvarah Paramakrishnah Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna jest Satchit Ananda Vigraha, wieczny Satchit. Chit znaczy pełen wiedzy i Ananda, szczęście. To jest potrzebne. Dlaczego mielibyśmy tracić nasz czas inaczej, rozwiązując te tak zwane nasze problemy? Tak zwany problem, on przyjdzie. Tak jak teraz jest pora zimowa, to jest również problem. Musisz nieco się okryć, wtedy to będzie. Znowu tam będzie pora letnia, to okrycie nie będzie potrzebne. Nie będzie potrzebne. Dlatego zarządzaj tak, zarządzanie, tak czy inaczej, jeśli jest jakiś mały problem, ale nie zapomnij o swoim prawdziwym problemie. To jest życie, to jest życie. Ponieważ teraz to jest bardzo takie, bardzo zimno, że ja nie mogę się wykąpać. Nie. Ty musisz spełnić swój obowiązek, nawet jeśli jest bardzo zimno. Jeśli jest takie nadmierne zimno. Ty musisz spełnić swój obowiązek, ponieważ to jest bardzo gorąco, upał. My nie powinniśmy gotować, nie powinniśmy iść do kuchni. Nie. Ty musisz to robić. Podobnie prawdziwym problemem jest, jak rozwiązać te narodziny, śmierć, starość i choroby. I to może być zrobione przez świadomość Kryszny. We wszelkich okolicznościach my musimy popychać naszą świadomość Kryszny. Satatam kirtayantam mam yatantas chadrida vratah. Ta czynność, o tej czynności nie zapomnij. Wtedy ty stracisz cały punkt. Satatam zawsze. Yudhyasva mam anusmara. To jest instrukcja. Ten świat jest pełen walki. To jest prawda. Każdy wie. Ale tak jak Arjuna miał radzone, że Yudhyasva, walcz. W tym samym czasie pamiętaj o mnie. Yudhyasva mam anusmara. Podobnie w różnych polach czynności ty musisz walczyć. To jest walka światowa, ale nie zapomnij o Krysznie. Hare Krishna. Dziękuję wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Acharya Deva.